Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Phantom Doctrine, oczywiście, kochani. Musimy zbadać operację Gwiazda Polarna, takie akta o kryptonimie takiej operacji. Natomiast mamy te akta, w sensie. Mamy całkiem sporo materiałów, 21. Akta te zawierają szczegółowy zarys operacji Gwiazda Polarna, nowej inicjatywy Beholdera, której celem jest wywarcie nacisków na organy władz USA i przegłosowanie kontrowersyjnej ustawy. Wciąż nie wiemy, jak ta intryga wpisuje się w szerszy kontekst projektu Sieć, ale Valhalla wydaje się zdeterminowany, by wypełnić cele tej operacji. Valhalla, czyli mózg Beholdera. Dobra, przyczynić się lub spowodować samodzielnie międzynarodową katastrofę spowodowaną błędem nawigacyjnym, mającą wywołać protesty opinii publicznej, zmuszając rząd do uwolnienia dostępu do systemu GPS. No, aha, no to powinno być w sumie? Tak, bo GPS był kiedyś tylko militarny, nie? W sensie to była dla wojska tylko przeznaczona technologia. Jest to związane z długoterminową strategią projektu Sieć. Faza pierwsza. Sabotowanie systemów nawigacji. Błąd zaszyty wcześniej w oprogramowaniu zostanie aktywowany w określonym dniu. Samolot rejsowy zbacza z zaprogramowanego kursu, wchodząc w przestrzeń powietrzną Związku Radzieckiego w rejonie. Oczekujemy, że Sowieci zareagują zgodnie z procedurami, ale jeśli zbyt długo będą zwlekać z podjęciem decyzji i samolot ponownie wejdzie w międzynarodową przestrzeń powietrzną, rozpocznie się faza trzecia planu. A faza trzecia to nasz agent w siłach powietrznych ZSRR dopilnuje, by samolot został zestrzelony. Biorąc pod uwagę umiejscowienie geograficzne operacji Gwiazda Polarna, należy upewnić się, że obiekt w polu golfowym jest odpowiednio zabezpieczony, gdyż cała komunikacja będzie prowadzona przy wykorzystaniu lokalnych przekaźników. Miejsce. No jest ZSRR. Nie. Znaczy na polu golfowym to było w sumie. O. Gdzie jest pole golfowe? Ciekawostka. Dom z widokiem, Wydział 9. Na przyjęciu byli obecni przedstawiciele. W sekcji VIP zauważyliśmy także martwego żuka. Jak bratał się z tym gburowatym magnatem od nieruchomości z brzegu. Dyskretnie mieszaliśmy się w gości, podsłuchując kilka rozmów i sądzę, że natychmiast potrzebna jest nam grupa operacyjna w brzegu. Ciekawostka. Brzegi i martwy żuk. Protestujący nasłani przez wulgarnych. Okupacja odwierty w kraterze Tunguskim, twierdząc, że nam przynależą się gatunki zwierząt. Almanacha. 13 ofiar po stronie protestujących funkcjonariuszy. Główny odwierty. W golfowym. Jest pole golfowe, słuchajcie. Valhalla, Gwiazda Polarna, propozycji Wolfgang. Brzegu. Zastanawiamy sprawę. Narwanie, co niezwykle efektywny. Nieskończoności. No dobra, mamy brzeg. No. Mamy nie, to almanach wulgarni i krater. Tak, to wiemy. O nie, tu jest Aguirre. Czy to jest Bongrzynur? Chociaż oni mają nad ZSRR przelecieć, nie? Wokół domu, kraterze Jastrzębia. Ten dom z widokiem. Nieskończoność. Mamy dom z widokiem. Sporo się tych tutaj klocków układa. Ale... mamy też krater Tunguski w razie W. O. Aguirre'a nie mamy, już raczej tutaj nie będziemy mieć nic. Wulgarni. Nope. Dobra. Tu mamy jakieś materiały zdobyte. Osoba, kto będzie robił z kontrasami. Będzie rozmawiał. Potrzebujemy kogoś neutralnego, mam nadzieję. Mam odpowiednią osobę, słyszałeś kiedyś o jadwęża. Postanowiliśmy się, nie sądzę, ale mogłeś słyszeć pseudo, szczególnie w związku z tą triadą. 81 rok, ach tak, już pamiętam. No wiesz, możliwe, że się znali. Dobra, kto to jest jadwęża, skurczybyk? Wysyłam agentów nad tym Moby Dicka. Odprawą 2J. Sprawdzili plotkiem, że widziano Klaus Barbie. I Valhalla, skurczybyk. Jest Klaus Barbie.
Dobra, jest Alois Brunner. No i tyle. Nic się nie dowiemy więcej. Tu mamy jakiś materiał. Alexis Simonow, ludzie de Molka. Obiekt ma skłonność do nadużywania narkotyków i alkoholu. Bla, 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 bla. Szpica. Złapałem ogon. Leczałem do kwatery głównej. Rejestrację. W absolwentach UJ. Dobra, mamy szpicę. Kawałek. No i w sumie chyba tyle. No, sporo nowych akt pootwieranych. Musimy to zbadać. Zagrożenia nie ma. Mamy kogoś w MK Ultra. Mamy tego skurczybyka. Mieliśmy go. Możemy go przesłuchać, dowiemy się więcej. To 450 dolców nam zajmie. Ale nie mamy teraz zagrożenia, więc możemy ich trzymać tutaj. A potem pierdyknąć mu Gambit Masona albo w fazę sterującą. I w sumie możemy go też skonwersować. To jest 3 koła, gościu. Tylko nie ma żadnych perków w sumie. Chyba, że go przesłuchamy wtedy, coś będziemy wiedzieć? Nie. Dobra, na razie go przesłuchamy, to jest 450 zeta. Ale może dostaniemy jakieś ciekawe informacje. Mamy analizę sygnałów. W sumie tu nie mamy nic w warsztacie ciekawego. Agenci będą szybciej jak sam. Nie. W warsztacie nie. Laboratorium nie. Ambulatorium. MK Ultra. Nie ma nic tak naprawdę. Można by ambulatorium ewentualnie dziabnąć tak o, żeby się więcej osób leczyło, nie? O, o masakra. Smuga. Masakra. Z tobą. Dobra. W koszarach. 26 na 28. Mamy treningi, słuchajcie. Ale on jest poza bazą, Gryfka jest dostępna. Możemy zainwestować w Gryfkę. Tylko co? Rzeź. Owca talentów. M12. Pewniak, łatwy strzał. To są fajne rzeczy też. Zdolności z bronią. To by było dobre. Albo to. W sumie to nie jest najgorsze. 650, wysiłek i oportunistę. To dla mnie ważne jest, bo tu mamy i tak lepszą broń. Zwiększa prędkość i zadaje obrażenia postaciom pod wpływem. Chociaż... Czy może to? Lepszą broń mieć. To jest tylko więcej troszeczkę. 50 dolców. Ewentualnie pójść w bronie jakieś. TTPP-ki. Może to będzie lepsza sprawa. Jeszcze to są jeszcze nowsze pistolety, no nie? Mamy w ogóle jakiś taki? Mamy Wembley, Kobrę. Czy jest K8 PPK? Tak, bo to było to? Tak, PPK ma ten. Jest tutaj. W porównaniu powiedzmy do tego, to mamy lepsze obrażenia maksymalne o całe 2. Strażnik wyłom jest 5. 5 strażników można strzelić. Pojemność magazynka ma lepszą o 2. Strzał w głowę jest o 2 lepszy w sumie tylko. A, czy to się opłaca? Przepraszam. Czy to się opłaca w takim układzie? Przy prowadzeniu zwiadu taktycznego wyłączenie jednej centrali, kamer lub laserów, wyłączaj wszystkie. I to drogie jest, tysiak, kurde. To już wolałbym chyba pójść w jakieś zwykłe bronie. G51, G3. To w sumie byłby dobry pomysł też. Po co ty masz tutaj? Taktyka bliskiego wsparcia. To masz taktykę bliskiego wsparcia. Nice. Gal M10. No. 326 życia, masakra. Wiecie co? To może pójdziemy w tę broń. W tę tu. No. Dobra. Go. Wiem, że pieniądze tracę. Znaczy właściwie może nie tyle tracę, co inwestuję. Dość szybko podróżujemy. Co my w ogóle mieliśmy zrobić? Intryga spiskowa. Miałem tutaj. Tu mamy krawca i szamankę. Szamanka jest chyba pod naszym wpływem. To na pewno trzeba będzie sprawdzić. Chociaż El Presidente z Mureną chyba.
Albo z Wasco? Już teraz nie wiem. Chyba z Mureną. To jest taka dwójka. Także wylećcie. Tu lecimy, tu lecimy. Zagrożenie chyba nie rośnie. Pieniądze rosną. Dobra. Analiza sygnałów, słuchajcie. Ta analiza sygnałów nie jest głupim pomysłem. Zobaczmy, co tu się dzieje. Mamy dodatkowe informacje for free. Spotkanie z wolnomyślnymi. Spodziewany skutek. Święta wojna, zwłaszcza się to w stanie wiadomości mówiących. Z bezbożnymi. Czerwonymi pachołkami z Jastrzębia. To kupi. Tam liną. Grzechotnikami. Grzechotniki. Dobra. Wolnomyśliciele. Jastrząb. Jastrząbia wydaje. Tak, mamy tutaj. Dobra. Absolwenci Lita, śliczna Lita i doradcy. Wydaje mi się, że tutaj nie ma nic. Może absolwenci. Absolwenci UJ byli w drugim tamtym, nie? Tak. Przepraszam. Tu jeszcze raz. To było to. Tu mamy materiały. Poufne. Infanterie Bleue. Na usługach powstańców. Powstańcy. Nie ma. Jest Infanterie Bleue. Tu. Dobra. I tu mamy kocury, klasa i doradcy. No i tyle. Dobra. Mamy natomiast tu. W Hawanie. Mamy w Nowym Jorku Jarosława. W sumie, moment. Bo tu mamy Talionka i Nitro do bazy na szkolenie. Tu możemy kogoś wysłać. Właściwie to spotkajcie się może w Miami. Jaro. Jaro Stagalską. Bo to jest taka opcja. Dobra, tu mamy. Musimy kogoś wysłać. Bomba. Aha, bomba z tym lata. Lamster z Warrenem może tam. Dodatkowe miejsce w ambulatorium. Super. Nie, tu nie ma nic. Nic nie będę rozbudowywał, bo bez sensu. Dobra, tutaj taktykę. Dobra, mamy Voltę. Od Nowego Jorku. Ze Sztokholmu. Tak, dobrze. Uuu, nice. Dobra, gwiazdo. Gwiazdor os. Gniazdo os, wtyka i kwazar. Czernienko. Oblech Sommelier Mondrala, Sinke Kujo. Czy Kujo? Kujo? Kucho? Kujo? Szczęki. Wydaje mi się, że nic nie mamy. Sporo tych. Tu jest na 16, tu jest na 21, ale te materiały jakoś tak idą w miarę. Materiały przez woźnicę. Pełna usługa, zdjęcia odniesione. Komórki. Brzydki brat. Spotkań i rewolwerowca. Mag. Dobra. Woźnica, brzydki brat, mag. I rewolwerowiec. Też jakoś nie widzę. No. No i tyle. Także w sumie ta analiza sygnałów to jest dobra sprawa. Tu mamy, tam mamy ludzi, tutaj dolatują i dobrze, zatrzymajmy się. Nitro jest w bazie. Nie mamy pieniędzy? Czemu tego nie mogę? Za niski poziom. W co talentów pewniak? Ten pewniak nie jest najgorszy. Przestroga. Albo tu. Trening z bronią, z tym TKB. Chociaż ten pewniak jest lepszy w sumie. Dobra, naucz się.
3000 talion. Co ty w ogóle masz? Ty masz w sumie tę rzeź, więc nie wiem, czy nie weźmiesz podstawowego treningu z laserem oślepiającym. Bo to jest, kurde, to tak dupę ratuje czasami. I to jest za 500 zeta. No. Go. Dobra. Nice. Aha! Jeszcze jedna przesyłka od kardynała, tym razem zawierająca kasetę z nagrania swego rodzaju propozycją. Kardynał używa modulatora głosu, by ukryć swoją tożsamość. No raczej. Dobra, wydaje mi się, że zabójstwo działacza, to trzeba będzie wykonać. W Gdańsku. No dobra. Kto jest najbliżej? Proteusz, sport fine. To zrobimy szybciutko. LP, nice. Tylko pauza. Bo to w sumie trzeba będzie pierwi wykonać. Mamy dwóch agentów, przynajmniej trzech właściwie, w samolocie. To jest tylko 2 godziny, więc niestety to będzie dzisiejsza misja. Znaczy, stety albo niestety. Głównego celu. A co się stanie, jeżeli to się nie stanie? Aha, to się powiększy. Czyli tu w sumie... No dobra, no zrobimy tę misję, na co mamy nie zrobić, nie? Dobra, ja jestem ranny, więc ja nie idę. Ta galska. Może Xerxes pójdzie na misję Murena. Aha! Wydaje mi się, że... Kurde, nie mam. To moment. Bo i tak ktoś zostaje na miejscu. Chodzi o to, żeby zrobić jednak... ten wytrych. Tak. Bo wydaje mi się, że wytrych jednak jest nieskończony. Tak mi się wydaje. Dobra. Kogo mamy wolnego? No w sumie ja mogę być jakimś tam, nie wiem... snajperem po cichym. Wilk może pójdzie na misję Smuga. Smuga w sumie też może wziąć udział. Jako snajper prawdziwy. No i okej. El Presidente. El Presidente jest gotowy. Ninja. Ile ty masz ninja tego? 128. Wydaje mi się, że się nadasz. Masz tłumiki. Przebierz się. Pożar. Pożar, co ty? Nie, pożar, nie. Ty nie idziesz nigdzie na żadną misję. Oddawaj to. Chyba, że nie mamy nikogo, bo tak może też być. Ale mam wilka. Masz w tym, wiesz co? Ale gdybyś miał pistolecik, tak po prostu na strzał w głowę, to by też nie było. Chociaż ty masz aktora teraz. Ale 109 życia masz tylko. To nie, to będziesz takim zwykłym. Murena. 103 życia. Może być mało. No ale... Ale dobra. Chyba, że mamy kogoś innego. Mamy bombę. Harta mamy. Może Hart by poszedł. No. Mamy tłumik w ogóle. Kto ma tłumik do cholery? Ktoś podpierdzielił. Grywka się szkoli, więc oddawaj to. Jaro. Smuga, ty jesteś i tak tam na misji, więc spoko. Tłumik mamy też to. Nie wiem, czy tutaj tłumik by się nie przydał też. Może i by się przydał. Żeby zadawać większe obrażenia, to jest plus 6, bo tłumik nam chyba zabiera jakieś obrażenia. Przeciwpancerna, dobra. Jaki doktorek? Ale wydaje mi się, że spoko. By się tłumik też w sumie przydał, ale... W sumie... Dobra, weźmy to z tłumikiem. Jakby trzeba było zrobić jakąś
Gdzieś wjazd na chatę, mamy pistolety, tu z tłumikami. Następne odwrócenie uwagi. My jesteśmy tu na dole, spoko, go. Rozbój bomby! Bojaźliwy stożek, ciekawostka. Muszę sobie wodę otworzyć. Dobra. Gdzie my jesteśmy, co robimy? Nie widziałem chyba tej miejscówki. Czy widzieliśmy ją? Nie. Nowa miejscówka, słuchajcie. Fajna sprawa. Uwaga na szmery, bajery, lasery. Wiemy, że tu są dwaj agenci. Chyba tak. Wiecie co? Zaczniemy chyba z boczku sobie tu. Chociaż gdzie jest następny? Tu jest. Tak patrzę, czy coś tu by mnie zainteresowało. Wydaje mi się, że nie. Albo na tyłach. Tu jest strzelnica. Tak? A tak tu podchodzisz i strzelasz, no. Tu jest strzelnica. Możemy od razu wpaść tu i zrobić zadymkę. No, to będzie dobry pomysł. Natomiast spoterzy. Wydaje mi się, że jeden snajper wzdłuż i to będę chyba ja od zachodu. Natomiast wydaje mi się, że od północy będzie smuga z południa, czyli z tamtej strony. Potrzebujemy spotera tu. Możemy chcieć w sumie. I ze wschodu smoka. No, jakoś tak. Dobra. Nie będziemy się za bardzo, kurde, nad tym rozczulać. Bo to i tak powinno być w miarę szybko. Kościół idzie tu, ale wydaje mi się, że tu możemy stać, nie? Bo to jest normalnie... Każdy sobie może przyjść na strzelnicę. To jest gościu, co... Zwany kim? Kto go widzi? A, to jest zwykły gostek. Dobra. Ninja, ty jesteś przebrana z hartem tutaj. Myśmy sobie otworzyli to i tyle. Wiecie co? Podejdźmy na razie delikatnie, bo wydaje mi się, że skoro jesteśmy w tym miejscu, chociaż ja mogłem podejść tu, czy hart. Co, podejdziemy tu hartem? Jak wpadniemy tylko na Jana. Nawet nie popatrzyłem, gdzie są jakieś te dokumenta. Jest agent. No właśnie, wiedziałem, że coś w tym musi być. Jakbyśmy wyszli tu. Agent ma 98, więc spoko. Gdybyśmy wyszli tu, bo zawsze możemy wrócić i zamknąć drzwi, nie? Albo i nie, bo mamy drugiego agenta. Ale ktoś miał nam... Nie pomóc nam miał ktoś? O, mamy fazę sterującą. Tylko, że to jest... To może wziąć ktokolwiek inny. Więc... Tu pierdykniemy. Bang. Te fazy sterujące nie odpalisz. A my jesteśmy za daleko. A nie, dobra. Musimy tą fazę sterującą odpalić, bo będzie źle. Hej, ty! Dobra, mamy szamankę. I to był dobry pomysł. Chyba. Nie wiem, wpadnijmy tu. No w sumie musimy rozbroić bomby. Nie wiem, ile tu jest wrogów. Ale. No także jazda od początku, że tak powiem. Dobra. Możesz dziabnąć tego, tylko że to by był koniec. To nie ma końca. To jest koniec. Nice.
No i tam jest strzał, ale wydaje mi się, że właśnie mamy to. Laserem oślepiającym. To dziabniemy. Ale i akcja była, nie? Dwóch agentów tam. Gdzie co, w sumie jak on jest rozbrojony, to mógłbym w sumie podbiec wilkiem w inne miejsce, na przykład tu. Tu jest ninja. Aha, bo strzeliliśmy. Tu nie podejdę, tu nie podejdę. Wiecie co? Może się schowamy po prostu. W razie W. Z tej strony raczej nikt nie przyjdzie, bo tu jest El Presidente. Z tamtej też nikt. No to w sumie nie. Możesz wziąć w sumie wysiłek, odpalić sobie. Pobiegniesz po jakieś rzeczy potem. A ty nie miałeś być zneutralizowany? To ten gościu? A, bo to w tamtej turze został zneutralizowany. Czy to ten zneutralizowany? Jakiś kurde, zaraz będziemy strzelać z tego. Ze snajperek. Pytanie, czy... Czy to będzie okej? Okay? Znaczy okej, okay, czy... Damy radę w ogóle, tu nie damy rady. Uwaga. Z fajeczką. Przez okulary. Przeciwsłoneczne w nocy. Magazynek boczny, nice. Dobra, gościu jest tu. Nie. Unik. Jeszcze mogę się schować, tak się i tak zrobimy. Dobra, hard. Szamanka? W sumie możesz podejść tu śmiało, tylko to jest 3 i nie strzelisz. Może jedną broń tylko. Ale do tego podbiegniesz. Nawet gdybyś miała, kurde, dostać... Bo on dalej na Overwatchu jest, nie? Czy nie? Bang! Gnoju, dobra. Tajne dokumenty, kamizelka kula odporna MK2. Dobra, El Presidente. Szukamy dokumentów, szukamy bomb. Nie wiem, tu są dokumenty. W sumie możesz wpaść tu. Dzień dobry. Dobra, 2 z 4. Wydaje mi się, że trzeba będzie wejść na górę. Tak, bo tu byliśmy. Tu raczej nic nie ma. No. Podbiegniemy sobie tu. Zrobimy Overwatcha tam. I tyle. Tak, tu się wykrwawia, potem ją weźmiemy. Chyba posiłki przybyły, no właśnie. Mamy zabitych. Tam jest 2, tu jest 4. Ile może być? 7, 8? Czyli stamtąd przechodzą, dobra. Tylko moment, gdzie to było? Tak. Weźmiemy sobie tamtego agenta. Szamanka. Nie wiem, czy tu jest sens wchodzić w ogóle. Tu są jakieś materiały? Nie. Tu jest bomba, tu jest loot, więc ciebie wyślemy tu. A
Mam nadzieję, że z góry nikt nie będzie patrzył. Jest tam kto? Nope. Tu jest to i tu jest lód. Tylko gdzie ta kolesiówka podbiegła? Ona gdzieś uciekła, więc z tamtej strony stąd. Tak? To ta? Właśnie nie wiem, kurde. Dobra, panie wilk, zobacz tu. Bo nie wiem, gdzie są, kurde. Tam jest bomba, wiesz co? Może byś poszedł z El Presidente. Ninja. Ustabilizuj. Bo tego agenta będzie, będzie można też krawcową przerobić na naszą i odesłać, nie? Dobra. Przepraszam bardzo. Hardem to zrobiłem, nie? Nie. Zobaczę, czy widzę kogoś na górze, ale chyba nie. Póki co, ale wydaje mi się, że na górze będzie ktoś. Ten zasięg ruchu się może przydać. Masz jakiś... Masz wysiłek w sumie. Co? Weź se włącz też. Nie wiem, skąd może kto przyjść. Tamtąd? Wydaje mi się, że z tyłu. Raczej. No, bo tutaj trochę skupienia zużyliśmy. Ale tak, żeby kurde w pierwszej turze już. No ale jak mówię, no przestałem grać ostrożnie. I no i właśnie. Dzięki temu wydaje mi się, że są misje ciekawsze, nie? Dobra. Panie wilk, musisz popierdzielać. Wydaje mi się, że aż tu. Uciekać. Ninja. Hart, my musimy wejść na górę. Tu jest za dwa. Czy ktoś może zobaczyć tam? Nie, wydaje mi się, że nie. Gdzie się tu ukryjemy? Chyba nigdzie. Dobra, włazimy. Jest tu kto? Nie. Tu jest bomba. Są dokumenty. Ekwipunka jest dużo. Bo z tej strony idzie El Presidente. Może za jedynkę na początek. Jest ktoś? Jest. Nie będzie mógł uniknąć. Dzień dobry. Chociaż w sumie mogłem nie strzelać, tak? Ale prezydenta się nie pierdzieli. W tańcu. Nie wiem, gdzie te posiłki przybyły. Dobra, MG51. Pomóż nam z tą bombą, skoro już tu jesteś. Dobra, jedna bomba jest. Tam jest gościu. Możesz coś z nim zrobić ciekawego? Nope. Gościu jest tu. Tylko co to jest za gościu? Strażnik Artemis. Ciekawostka. A na Overwatchu koleś jest, nie? Dzień dobry. 92. Mamy pewniaka, słuchajcie. Dobra.
Nice. Pójdziemy tu, natomiast nie będziemy otwierać tych drzwi jeszcze. Bo nie ma takiej potrzeby. Kurde. Myślałem, że do tych drzwi chociaż. Dobra, trudno, zrobimy tak. Szamanka, ty nic. Panie Wilk. Mówię panie Wilk, bo kiedyś ten do mnie portierka w akademiku mówiła panie Wilk. I już tak zostało. I potem do mnie mówili wszyscy panie Wilk. Stąd ten wilk w awatarze między innymi. Że to był gościu w środku. Więc to nie jest ten z posiłku, bo było czterech. Wydaje mi się, że oni tam łażą razem. Dobra, bo tu były prezydenta, wiecie co? Myślę, że sobie prezydenta poradzi sam. Tutaj. A pan Wilk będzie obserwował tyły. Wydaje mi się, że tutaj nikogo nie ma. Zresztą zaraz zobaczymy. Jest tu kto? Albo co? Patrzę, czy są dokumenty, ale chyba nie ma. Dobra, hard. Są dokumenty i łup, i bomba. Dobra. Gdzie jest jeszcze jedna bomba? Właśnie tu. Czekajcie, bo szamanka wzięła wszystko już, nie? Chyba tak. Ekwipunek 3 z 5 dokumenty. Tam jest dokument. No. Tu jest dokument. Ekwipunku co prawda nie ma. Właśnie tego ekwipunku nie ma. Chyba, że El Presidente jeszcze go nie wziął, bo tu był. Nie, tu była bomba i tego. I nie dokument, tylko. Tylko co? No, bomba i dokument w sensie, a nie ekwipunek. Patrzę i się zastanawiam, czy w ogóle jest sens. Wiecie co? Wydaje mi się, że stąd. A tu jest ekwipunek. No to panie Wilk. Dobra, AMR-ka. Wiesz co, nie wiem stary, gdzie cię teraz schować. Może schowamy cię tu, kurde, w kątku. Jak będziesz miał strażnika. Ja nie wiem, czy stąd ktoś przyjdzie. Dobra. Ninja, wiesz co, może ty tam. Będziemy te drzwi obserwować. Hart, ty weź się uspokój. Szamanka, gdzie mam w ogóle Iwaka? Chyba po tej stronie będziemy uciekać. Chociaż tu można by też, ale wydaje mi się, że tu. Dobra, czyli szamanka musi też wparować do środka. Może tu? Pokracznie chodzi, nie? Tym wszystkim. I tyle. Wydaje mi się, że szamanka weźmie krawcową jako swoją kumpelę i potem będziemy ją wynosić. A reszta zajmie się już w sumie wychodzeniem w tamtym kierunku. Bo raczej będą z dołu, a tak powietrzny będzie za jedynkę. Nie wiem, czy teraz nie odpalić ewakuacji. Właśnie, kurde, nie wiem. Dobra. Musimy iść tam, tylko się zastanawiam. Czy się nie schować za jakimś, kurde, czymś. Może tu, a potem gdzie wejdę? Tędy wzdłuż? Może mieć to sens? Bo jeżeli ich tu na dole nie było nigdzie, to raczej ich tu nie będzie tak szybko. No.
Zresztą szamanka tu jest gdzieś. Powinna widzieć, nie? Szamanka tu. Ninja, ty tych drzwi nie otwieraj. Przestań. Dobra, dokumenty, ekwipunek jeszcze jeden gdzieś jest, ale już się raczej nim specjalnie nie będę przejmował. Ale prezydente, wiesz co? Ty podejdź tu za dwójkę i zobacz, czy oni po tamtej stronie nie są. Powinni być. Dobra, tak jak widzisz ich. Mogę strzelić w typa? Mogę! Nice. W sumie... A, bo to jest dymny. Nie wiem, kto jest ważniejszy tutaj. Co to jest w ogóle? Strzelec. A to jest snajper. Dobra, snajpera trzeba zdjąć. Smuga. Uuuu! El Presidente. Tego zabijesz i będziesz miał przerażenie na typie. Będziesz mógł się schować. Dobra. Szamanka, w takim układzie, jeżeli wiemy, że tam po tamtej stronie są, to... Idźmy widzieć chyba. Po tej stronie, nie, oni tam gdzieś są. A, gdzie jest ten jeszcze jeden loot? Który mógłby być do zabrania, ale nie wiem, gdzie go kurde schowali. Tu jest hard. Masz jakiś ten. Tylko czy ty potrzebujesz to potem? Trwa dwie tury. Nie, chyba nie. A widzieliśmy, kurde, tego miga? Nie, to jest co to za ten? Działko Avenger. Super. Tylko trzech ich było. Pytanie, czy... Ma być ich trzech, czy nie? Dobra, wparowujemy tu. No i to się działko, kurde, się przemieszcza, nie? Także trzeba uważać. Ninja. Ninja wpada. I widzi? Nikogo nie widzi. I pytanie, czy jak jesteśmy tu w zasięgu, co wolę się schować? Dobra, mamy bomby. Wydaje mi się, że już można by wezwać. Dobra. Trzy tury. Prezydente. Nie! Jaki misklik. Będziemy stać tu, kurde, jak durnie. Bo to jest za stówkę. Koleś powinien... No właśnie. Szamanka. Trzeba będzie, kurde, zrobić smoka tutaj, nie? Mam nadzieję, że zrobimy. Tu jest okno? Nie. Można by dziabnąć tu, ale gościu będzie w smoku, a nie my. Prezydente, przeżyjesz to? Jak można było tak spierdzielić to?
kart też nic nie ma, co za gówno. To teraz już? Nie, dobra. Nie widzisz. Tak to sobie sam El Presidente zrobi. Miski, kurde, pieprzony, nie? Dobra, kto jest ten? Już wiemy, hard jest. Czas do przybycia 2 i tu się schowamy. Można by się, kurde, kierować tam, ale to za turę chyba. Wydaje mi się, że tu. Ninja, myślałem, że to, kurde, harta daje. Dobra, nieważne. W takim kładzie hard tu. Dobra. Szamanka. Tu. Masz jakieś te, masz skupienie, ale to ci niepotrzebne. Ninja. Ninja mogłaby mieć wysiłek na drugą turę. Bo chciałbym się tu wparować i ten, i wybiec. Ale wydaje mi się, że teraz jak będzie... O, masakra. Dobra. Czas do posiłków. Jedna tura. Dobra, my musimy spierdzielać tam. Powolutku. Bo oni chyba z tamtej strony przylecieli ostatnio, nie? Przyjechali. Dobra. Ninja. Aha, to i tak trzeba będzie obiec, tak? Hard. Już możesz, kurde. Tam. A wiesz co, ty w razie czego? Tu wokół siebie? El Presidente. Może tu? Dobra, to nam został szamanka. Mam nadzieję, że w następnej turze uda nam się uciec. Tak patrzę, gdzie tu mogą być te posiłki. Ale chyba nie ma, bo oni się pojawiają po prostu. To pewnie smuga. On lubi tak popierdzielać. Nie ma tych dokumentów jednych, kurde. Znaczy tego. Jak w punku, ale to nieważne już. Podamy. Mamy szamankę. Bo wydaje mi się, że jak szamanka... Jak ma fazę sterującą, to wystarczy ją wypuścić, nie? Tak mi się wydaje. Nice. Trochę niestety pewnie wzrosła. Presja, ale... No cóż, ktoś to musiał robić. Wymianę. Dokładne informacje na temat operacji Gwiazda Polarna w zamian za powstrzymanie planowanego morderstwa polskiego lidera opozycji Lecha W. TW Bolek. Ze względu na brak innych opcji zdecydowaliśmy się przyjąć propozycję. No tak, bo to w Gdańsku też jest, nie? No. Fajnie, fajnie. Śmiałek. Materiały. Materiały 7 Gwiazdy Polarnej. Ranny, dekonspiracja, dekonspiracja. El Presidente. Pytanie, czy to chodzi o to, że za dużo tych już misji robią na raz? Wydaje mi się, że tak. Nowe perki, nowe treningi, nowe perki, nowe treningi. Dobra. Ty masz fazę sterującą. Można by cię wysłać. To jest dobre. Oddawaj to. Nie wiem, czy jakiś zabiorę, to ona nie będzie miała nic na misji?
Tak. Go. Hard. Czas przeładowania. Cooldown, skupienie. Pola strażnika to by było dobre, ale wydaje mi się, że przy ziemi będzie lepsze. Plus trening, chociaż zastanowimy się za moment. Bo mamy w Gdańsku zabójstwo działacza opozycji. No, tak naprawdę ta opozycja to nic. Natomiast tu jest też podejrzana aktywność, więc... A tak będzie za 0 godzin. Nie, to jest takcie. To jest śmiałka. Wydaje mi się, że tu leci ktoś, tak? No. Dobra, czyli w sumie. Dekonspiracja. Aha. Krawiec. Nie bardzo rozumiem. Skoro krawcową wzięliśmy stamtąd, to czemu ona jest u nas? Ona powinna być wroga i powinna być tu. Chyba, że dawno temu była. Teraz to już nie wiem, kurde, co tu się dzieje. Nie, kogo my wzięli? Szafira złapaliśmy. Nie, Szafir nie. Co tu się stało? Bo pani krawiec była wrogim agentem, ale teraz nie jest wrogim agentem. Więc jakby nie rozumiem. Ciekawostka. Rzeź, krwawa wymiana. I tu masz punktów życia? 118. Czy można by cię do laboratorium wrzucić? Można by cię wrzucić. Punkty życia, zasięg ruchu, albo po prostu to. Chociaż to jest dużo rzeczy zwiększa. Tak zrobimy. No. Trumna fałszuje. Wydaje mi się, że tu już wszyscy mieli wszystko? Nie. Tu jeszcze mieliśmy hiszpański, wiesz co? No. Dobra, czy u fałszerza mamy? Mamy. Kroket, trumna, pożar. LP zdekonspirowany. No wszystko jest okej. Dobra. I ninja. Deborah Johnson. Ninja, ninja. Tylko ty, kurde, nie wyglądasz tutaj na tą. Wiesz co? To jest okej, okay, natomiast... Gdzie jest ninja? Tym wszystkim. To mi, kurde, nie pasuje. Genovefa, super. Taka bardziej pełna twarz. No. Nie masz okularów, nie masz nic. Włosy łysy. Masz długie włosy. Masakra. Dobra. Ubranie może być. Bez nakrycia głowy. No okej. Okay. Są jakieś te kolczyki. Są jakieś kolczyki, ale to są jakieś takie duże. Pezoidalne.
Dobra, mogą być te. Szczegóły blizny, makijaż. Myślę, że jakiś taki delikatny. Masakra. Czaszka i sztylet. Gdzie ta czaszka i sztylet? Nie, to chyba to będzie najlepsze. No i dobra. Potwierdzamy. Trochę pieniędzy poszło na to, ale jak mówię, no nie mamy tutaj w warsztacie nic takiego. Wydaje mi się, że po tej misji może coś dodatkowego dojdzie, ale wątpię szczerze. Tu ktoś leci jeszcze i dopiero będziemy sprawdzać to. Nie chcę wysyłać dwóch agentów, znaczy pojedynczego agenta. Dobra, to jest te. Nice. Tylko pytanie, czy tutaj w analizach, nie w analizach, tylko w łączności. Fałszowanie. Koloska. Dobra, damy koloskę tu. Tu wszyscy fałszują. Warsztat tu robimy. W analizach nikogo nie potrzebuje. Tu w sumie też nie. Czyli Krawcowa była moim agentem? A potem przeszła? No to kurde. Co za masakra. Z tym wszystkim. Dobra, mamy biegłości u Galeonki. Dobra, mamy materiały. Otwieranie zamków. Dobra, tęcza, ty idziesz do tego. Nie. Ty idziesz tu. Można by kogoś koloskę na przykład przypisać, w sumie byłoby to chyba szybciej, nie? Czy to jest osobna analiza? Osobna analiza, dobra, to nieważne. Hospitalizacja, hospitalizacja, hospitalizacja. No, ale czemu Krawcowa? Ona była u nas. No, tutaj, kurde, nasi agenci, no niestety będą musieli sobie poradzić bez nas. Dobra, wydaje mi się, że tu jeszcze można kontynuować. Zobaczmy, co się dzieje tu. Tu jest jakaś, dobra. Chwana una na... Dobra. Jeszcze polećmy tu, zobaczmy, bo wydaje mi się, że to... Nice. Czy to ma jakiś ten? Nie, nie ma znaczenia. Czas tutaj. Dobra. No i to sobie działa. Także, kochani, tu tę misję z TW Bolkiem zrobimy z agentem Śmiałek Bolek. Zrobimy w następnym odcinku. No, u kogoś innego. Może Galeonka pójdzie na misję poza bazą. Ta Galska, może ta Galska pójdzie. Mamy bombę. Jaro jest poza bazą. Jaro powinien, kurde, być leczony. Krawiec, drużyna polowa raczej nie. Może Koloska. Tu, Smuga, jest ok. Trzy osoby. Ten prezydent, kurde. Mamy w ogóle kogoś tu? Mamy dostępną, presji nie ma. No, coś będziemy myśleć. Także od tego zaczniemy, kochani, następny odcinek. Także bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa.